Więc będą różne księgi otwarte, bracia i siostry. I bardzo ważne jest, żeby w tych księgach były wpisy, pozytywne wpisy o nas, o naszym życiu. A każdego dnia coś do tych różnych ksiąg dopisujemy. Każdego dnia się jakoś tam wpisujemy. Naszą postawą, naszą posłuszeństwem Słowu Bożemu, naszą miłością albo naszą nienawiścią, złymi słowami, złymi postawami się wpisujemy. Najważniejszą księgą natomiast, ponad wszystkie księgi, wszystkie ważne księgi tego świata, jest Księga Żywota. Księga Żywota. Właśnie o tej księdze chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć. Chciałbym naszą uwagę przykuć do tej księgi. My jej nie widzimy fizycznie, ale jest taka księga, Księga Żywota. I najważniejszą rzeczą pod słońcem dla nas jest to, żeby być wpisanym do tej księgi. Nie ma większego osiągnięcia na świecie, jak być wpisanym do Księgi Żywota, bracia i siostry. Choćby nas wpisali w Białym Domu, tam, nie wiem, złotymi literami by nas wpisali. Obama by jeszcze podpisał, że potwierdza to, że to jest właśnie autentyczny wpis i tak dalej. I że jakby ktoś nam wpisał, że mamy dożywotnią emeryturę prezydencką, że mamy zapewnione tam gdzieś, nie wiem, jakiś pensjonat gdzieś tam na jakiejś przy gorącej plaży. Choćby, nie wiem, wpisali nas, że jesteśmy najlepszymi naukowcami na całym świecie i tak dalej. To wszystko pikuś w porównaniu z tym, żeby być wpisanym do Księgi Żywota. A do tej księgi, żeby być wpisanym do tej księgi, nie potrzeba być nie wiem jak wykształconym, nie wiem jak ważnym w tym świecie, nie wiem jak zasobnym w tym świecie i tak dalej. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a wam nic nie zaszkodzi. Więc dałem wam moc, że możecie zapanować nad tym światem faktycznie. Możecie złamać moc złego. Macie tak, no, mieć taką moc, słuchajcie. Ale Pan powiedział: wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ważną rzeczą jest, kiedy duchy są nam podległe. Wiemy, że to jest bardzo ważne. Już na poziomie rodziny to widać. Kiedy wychowujesz dziecko i chcesz doprowadzić to dziecko do tego, co dobre i tego. I widzisz to dziecko, dyscyplinujesz to dziecko i widzisz nieraz tak, że dziecko niby jest podległe, ale tylko we zewnętrznie, a w środku jest nabuntowane, nie? Widzisz, och, jakby się, żeby duch tego dziecka był podległy. Jakie jest to miłe, kiedy dziecko w duchu jest podległe. Mówi: tatusiu, co mam robić? Ja chcę się tobie podobać. I widać, że to robi. Jak to zrobić, żeby duch dziecka był podległy? No, to nie jest takie proste. Można wziąć pasiora, można zmusić, że dziecko coś zrobi, ale w środku jest tak ustawione, że tylko jeszcze chwileczka i już będzie całkiem inaczej. Duchy, ważne, żeby duch był podległy. Panu Jezusowi też chodzi o to, żeby nasz duch był mu podległy. Rozumiecie, bracia i siostry? Że gdy idziemy na nabożeństwo, to nie dlatego, że taki zwyczaj, nie dlatego, że mąż mówi: no już wybieraj się, już jedziemy, no i co ja mam biedna zrobić, no. Chłop każe, trzeba jechać. Albo dzieci, bo rodzice mówią: proszę, na nabożeństwo jedziemy. A ja chory, na nabożeństwo. No i jadą na nabożeństwo. I co z tego? Panu Jezusowi nie zależy na takim posłuszeństwie. Panu Jezusowi zależy, żeby nasz duch był mu podległy. Że my się rwiemy, po prostu, że my chcemy, pragniemy być w zgromadzeniu ludu Bożego w niedzielę. Że nie ma dla mnie większej radości, jak was spotkać przed obliczem Bożym i wielbić Boga. Ja tęsknię za takim kolejnym spotkaniem. Ale nie z tego się radujcie, mówił Pan Jezus, gdy dał uczniom taką władzę, że duchy były im podległe. Ale radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. To jest osiągnięcie, to jest łaska Boża. To jest największe, co może człowiek osiągnąć na tej ziemi. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony
do jeziora ognistego czytamy. Że to przesądza, o całej, o wieczności przesądza ten wpis w Księdze Żywota. Wpisy w innych księgach mogą przesądzać o tym, co się tutaj dzieje, albo co się będzie działo gdzieś tam w przyszłości. Natomiast wpis w Księdze Żywota przesądza o wieczności. O wieczności. Biblia mówi, o tym do tego dojdziemy, rozważając objawienie świętego Jana, i nie wejdzie do Jeruzalemu, do tego nowego Jeruzalem, nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Czyli, że wpis w Księdze Żywota będzie warunkiem wstępu do nowego Jeruzalem. I tam nie wejdzie nic nieczystego, nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Czyli można by wnioskować, że ktoś, kto kłamie na przykład, absolutnie nie jest wpisany do Księgi Żywota, chociaż może sobie mówić, że jest wpisany. Bo to jest tak postawione. Zobaczcie, to jest napisane. Nie wejdzie nic nieczystego, nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Jedno wyklucza drugie. Jeśli ktoś jest w Księdze Żywota, to na pewno nie czyni obrzydliwości, nie kłamie. A ten, kto kłamie, czyni obrzydliwość, nie jest w Księdze Żywota. Proste. Jak można zostać wpisanym do Księgi Żywota? Jana 3,16. Pamiętacie? Jak można być wpisanym do Księgi Żywota? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Po to Syn Boży oddał swoje życie za nasze grzechy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy w Syna, czytamy dalej w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, czyli jest wpisany do Księgi Żywota. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale czytamy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczyni Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jak można być zapisanym do Księgi Żywota? Uwierzyć z całego serca w Jezusa Chrystusa. Co to znaczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa? A czytajcie w Biblii, co to znaczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Wszystko jest napisane. Trzeba się doczytać, trzeba się upewnić, trzeba sprawdzić, czy ja naprawdę wierzę w Jezusa Chrystusa. Bo na pewno nie jest to, ta wiara w Jezusa Chrystusa nie polega na tym, że powiem, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Wyjdźcie na ulicę, wszyscy prawie wierzą w Jezusa Chrystusa, a żyją po swojemu. Więc trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, i wtedy jesteśmy wpisani do Księgi Żywota. Ale to jeszcze nie wystarczy. To trzeba jeszcze wytrwać przy Jezusie Chrystusie do końca. Już żeśmy to rozważali na okoliczność naszego studium objawienia świętego Jana. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Ten, kto będzie zwycięzcą, ten, kto się sprzeciwi złemu, ten, który się nie da zwodzić, ten, który się uchwyci Pana Jezusa z całego serca, okaże się zwycięzcą, tego imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota, a Pan Jezus wyzna taką osobę przed Ojcem i aniołami. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, powiedział Pan Jezus, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Co czeka przeciwników Syna Bożego? Tych, którzy żyją po swojemu, którzy żyją w stanie buntu przeciwko Bogu, że lekceważą Boga, lekceważą Jego Słowo. To wszystko to przeciwnicy tak naprawdę. Bo Pan Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Żeby być przeciwnikiem Bożym, nie trzeba wychodzić na ulicę z transparentem. Jestem przeciwko Bogu. Jestem przeciwnikiem Bożym. Wystarczy nic nie robić. Wystarczy rano wstać, jak zwierzę, najeść się, pojechać, wyleżeć na słońcu, wrócić do domu, najeść, lodówkę otworzyć, pójść do ubikacji, później znowu wziąć się, najeść, napić,
beknąć, telewizor włączyć i tak sobie żyć. Myśl, ja z Bogiem nie mam nic do czynienia. No w ogóle się nie... Masz do czynienia, człowieku, jesteś przeciwnikiem Bożym, jeśli tak żyjesz. Bo jeśli ktoś nie jest z Chrystusem, jeśli ktoś nie budzi się i nie zasypia z Jezusem Chrystusem, jeśli ktoś nie chodzi na co dzień z Jezusem Chrystusem, nie kocha Jego Słowa, nie respektuje Jego Słowa, jest Bożym przeciwnikiem i poniesie karę, wieczne zatracenie, oddzielenie od oblicza Pana, dlatego, że jest nieposłuszny Ewangelii Chrystusowej. W psalmie mesjańskim jest powiedziane tak, w psalmie 69, niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Ci, którzy są przeciwnikami Bożymi. Więc będą wymazani z księgi życia. Bracia i siostry, pierwsza myśl, którą chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, to jest taka, żebyśmy nie wierzyli w tak zwane oczywistości. Nam się czasem wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste dla wszystkich i że tak na pewno będzie. Oczywiste wydawać by się mogło, że po 1000 lat rządów Chrystusa wszyscy odrzucą zwodziciela. Tymczasem Biblia nam mówi, że wcale tak nie będzie, że jednak wielu pójdzie dalej za zwodzicielem, mimo tak oczywistej przecież rzeczy, że rządy Chrystusa są dobre. Nie ma na tej ziemi takich żadnych oczywistości. Oczywiste wydawać by się mogło, że skoro tak wielu w Polsce myśli tak, wierzy tak, że to jest dobra droga, że to jest właściwa droga. Tymczasem Biblia nas przekonuje, że racja nie jest po stronie większości. Zresztą życie nawet czasem to pokazuje. Ludzie stawiają w życiu na różne sprawy. Pewien młody człowiek z naszego zboru przed laty powiedział mi tak. Dlatego, że w dzieciństwie ciągle było brak pieniędzy w naszym domu, ja postawiłem w swoim życiu na to, że muszę się wyrobić pieniędzy. I nie dopuszczę do tego, żebym w przyszłości miał brak pieniędzy. Ze smutkiem tego wysłuchałem. Młody człowiek, który wyrastał w zborze, powiedział takie słowa. Jak to możliwe? Dlaczego jego rodzice, dlaczego środowisko, dlaczego nasz zbór nie zaszczepił w nim takiego pragnienia, takiej postawy, że najważniejsze w moim życiu będzie to, żeby podobać się Panu Jezusowi. Przykre bardzo. Ludzie potrafią postawić na różne sprawy. Postawić na jakiegoś człowieka, postawić na kobietę, postawić na mężczyznę, postawić na jakieś osiągnięcie w tym świecie. Tak robią ludzie. Tak robią. Całe życie stawiają. Ja kiedyś przejeżdżałem, już się kiedyś dzieliłem z tym, przejeżdżałem przez jakąś miejscowość, jak jechałem do Terespola i przeczytałem. Ja postawiłem w moim życiu na Maryję. Też na to ludzie stawiają. A ty? Na co ty stawiasz w swoim życiu? Co jest dla ciebie najważniejsze? Biblia dzisiaj pokazuje nam to, co będzie ostatecznie się liczyć. Ostatecznie się będzie liczyć to, czy nasze imię jest wpisane do Księgi Żywota. I dlatego poselstwo dzisiaj brzmi: postaw na wpis do Księgi Żywota. Postaw całe swoje życie na tę jedną szalę. Co jak co, ale żeby to było na pewno, że moje imię jest zapisane w niebie.